Bracia i siostry, radujcie się w Panu, ponieważ radość w Pana jest naszą ostoją. Niechaj was smutek zamieni się w radość. Pan Jezus powiedział wierzcie w Boga i we mnie wierzcie, i nikt nie odbierze wam radości mojej. Ja i Ojciec, jedno jesteśmy. Patrzmy na Pana Jezusa Chrystusa i starajmy się chodzić w Jego łasce, a przecież łaska polega na tym, że otrzymujemy coś za darmo od Boga. Spodziewając się tylko Jego szczodrobliwości, miłosierdzia, łaski, poprzez to, że właśnie Bożymi Dziećmi jesteśmy. Dlatego, jak mówi słowo Boże, radujmy się w Panu, zawsze radujmy się. Zawsze więcej możemy od Pana otrzymać niż nawet możemy pomyśleć, co moglibyśmy mu dać. Możemy mu dać tak niewiele, ale myślę, że Bóg chce tylko jednego. W słowie Bożym jest napisane, Synu mój, daj mi swoje serce. Jeśli Synu, to i córko, daj mi swoje serce. Dlatego, kochani, niech radość z Pana napełni nasze serca i radujmy się z Panem. Naprawdę Bóg chce, abyśmy nie patrzyli tylko na siebie, ale też przede wszystkim patrzyli na Pana. Bo jak będziemy tak ciągle patrzyć na siebie, to będziemy widzieć ciągle swoją nędzę, tak? Ale kiedy będziemy patrzeć na Pana, będziemy widzieć Jego wielkość, Jego wspaniałość. Radość z Pana jest naszą ostoją. Radujmy się zatem, dlatego że chrześcijaństwo nie musi być smutne, nie musi być ciągle przygnębione. Chrześcijaństwo może być też radosne, prowadzone w tym, że idziemy za zmartwychwstałym, który w cały sposób piękny, w całej gamie wspaniałości swojej objawia nam swoją miłość. Chwała Bogu za to, a nie tylko miłość, bo i też Bożą Sprawiedliwość, którą czynimy w postaci woli Bożej. Prawda? Nawet jak jest powiedziane, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I wolą Bożą jest, abyśmy patrzyli na Pana, jaśnieli od oblicza chwały Jego, tak jak Mojżesz, kiedy z góry schodził i radowali się nim nieustannie. Bo takie jest nasze cudowne, wspaniałe zbawienie. Oczywiście nie ma życia, w którym nie pojawiają się chmury. Ale my mamy, tak jak Pana Jezus, który zawsze przez wszystkie chmury wreszcie świeci. I nie ma takich problemów przeciwności, które Pan Jezus Chrystus by nie pokonał. Tak jak nie ma takich chmur i takiej pogody, po której by nie zaświeciło słońce. Bracia i siostry, jeszcze raz powtarzam, radujmy się w Pan. Mamy taki teraz trudny czas, a może dla niektórych. <laughs> łatwy, ale ja myślę, że czas jest zawsze <laughs> trudny. Dlatego, że pójście za Chrystusem, chociaż jest radosne, to jednak napotyka wiele przeciwności w tym świecie. Te przeciwności dotykają, dotykają nie tylko naszego umysłu i sposobu naszego myślenia, o co w tym świecie jest zawsze bitwa o nasz umysł, ale też jest bitwa na słowa. Jedną osobą się odbiera znaczenie, drugim słowom się nadaje nowe znaczenie. To, co kiedyś znaczyło zupełnie co innego, dzisiaj znaczy zupełnie co innego. Dlatego musimy też przywrócić wartość słowom, tak jak one tutaj są w Bożym Słowie. To Słowo Boże musi być ciągle mieć moc być niezmienione. A potem nasze czyny. Jak mamy postępować? Czy tak jak nam świat podtyka poprzez media, postępujcie jak reszta, jak reszta ludzi. Idźcie z tłumem, ale Pan powiedział, nie to nasza droga jest. Bo to jest szeroka droga i szeroka brama, która będzie na zatracenie. Nie, my chcemy postępować jak Pan Jezus Chrystus. Jak niektórzy mówią, jak niektórzy mówią, że dzisiaj mamy XXI wiek, a wiecie, że jestem ciągle w pierwszym wieku. Ja ciągle patrzę na Pana i chcę żyć, tak jak On żył. 21 wieków temu, bo Bożemu, w społeczności z Ojcem, na chwałę Bożą tak chcę żyć. I następna rzecz bardzo ważna. Jakie mamy plany? Jako chrześcijanie Pan Bóg dał nam Księgę Objawienia. Po co dał nam Księgę Objawienia? Po co nam dał Księgi proroków? Abyśmy patrzyli w przyszłość i w taki sposób planowali nasze życie, abyśmy byli przygotowani na przyjście Pana Jezusa. Czyż nie jest tak? Mam czasami wrażenie, że niektórzy chrześcijanie mają o wiele chudszą Biblię niż moja i nie ma tam ani księgi objawienia, ani małych, ani dużych proroków, ani wiele innych zapowiedzi, które w piśmie świętym są, a które mówią, jak się historia świata zaczęła i jak ona się skończy. A skoro wiemy, to żyjemy tak, jak przystało na nasze powołanie. Tak, przyjdź, panie Jezu, mówimy. Nie mam na myśli Betlejem, nie mam na myśli żłób, nie mam na myśli trzech królów, czy jakichś tam innych przedstawicieli tradycji, ale mam na myśli Pana Panów i Króla Królów, który przychodzi po swój kościół, aby go zabrać do siebie, bo tak odał nam obietnicę. Ja dzisiaj przeczytam fragment z Ewangelii Mateusza z pierwszego rozdziału od 18 wiersza. Krótki fragment, ale od razu mówię, że krótko nie będzie, bracia i siostry. To też jest syndrom dzisiejszych czasów. Łatwiej nam spędzić godzinami ze smartfonem w ręku niż przy Bożym Słowie. Nigdy nie mówimy, że za długo siedzieliśmy, ale kiedy chodzi o Słowo Boże, to mówimy za długie te kazania. A ja bym tak przywrócił Pawła tutaj na nowo, jak jak było w Troadzie. Mówił do północy. Potem łamali chleb, a potem mówią od północy do rana. No, gdybyśmy dzisiaj to zastosowali, to bracia mówiliby, mów, mów, ale my pójdziemy do domu. A więc, kochani, to jest bardzo ważne. Przywrócić nie tylko wartość słowu, ale wartość naszych serc, aby biły dla Boga. Tak biły dla Boga, aby wszystkie inne rzeczy schodziły na dalszy plan. Na taki plan. Jaki Bóg to chce widzieć w hierarchii naszego życia. Czytam pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef mąż jej będąc prawem, nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić i gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł. Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej potrzebuje, jest z ducha świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka: oto Pan na pocznie porodzi syna i nadadzą mu imię Imanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał Anioł Pański i przyjął żonę swoją, ale nie obcował z nią, dopóki nie powiła syna i nadał mu imię Jezus. Bracia i siostry, zwróćcie uwagę, że kiedy Ewangelie zaczęły być pisane, to w tym czasie zbudziła się taka myśl i pytanie, jak to było z tym narodzeniem pana Jezusa? Jak to było? A więc wiele ludzi, również żydowskiego pochodzenia, bo Ewangelia Mateusza jest skierowana przede wszystkim do Żydów, on mówi tutaj, jak to było. A więc okazuje się, że pierwsi chrześcijanie w ogóle o tym nie myśleli. Nie myśleli w ogóle, kiedy narodził się Pan Jezus, kiedy ustalić tą datę Jego narodzin, kiedy to obchodzić. Im to było absolutnie obojętne. Dlatego, że jedynym świętem, które oni wspominali, przeżywali, to była Wieczerza Pańska, którą obchodzono każdego dnia, pierwszego dnia po sabacie. To była ich radość. Oni żyli w tej, w tej realności Boga, w Jego obecności i cieszyli się z martwych stałym, a nie historycznym Jezusem. Apostoł Paweł nawet mówi, że jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to już teraz nie znamy, to znaczy, że Chrystus zmartwychwstały jest przeznaczeniem każdego z nas, gdyż był Bóg nasz, Ojciec powołał nas wszystkich do społeczności, z Synem swoim umiłowanym. Tak. Nasze życie polega na tym, że codziennie chcemy oglądać i doświadczać zmartwychwstałego Jezusa w naszym życiu. Nie zostaniemy Go w Betlemnie, nie zostajemy Go w żłobie, tam Go nie ma. Gdzie zatem jest Jezus? A siedzi po prawicy tronu chwały Bożej. Co robi dalej? Wstawia się za nami. Co jeszcze o czym myśli? Że kiedy ostatni członek Kościoła Bożego zostanie zbawiony, Pan przyjdzie. I to jest bardzo ważne. Kiedy poganie w pełni wejdą, Chrystus nadejdzie. I to jest nasza nadzieja. Pismo Święte mówi, że mamy patrzeć w Jego przyjście, a nie w Jego narodzinę. Jeśli będziemy żyli tylko naszymi narodzinami, nigdy nie będziemy gotowi, aby wieść dorosłe życie. Chyba chrześcijaństwo się zestarzało, bo wiecie co, kiedy człowiek się starzeje, to wiecie czym wraca swoimi myślami, opowiadaniami? Gdzie wraca? Do dzieciństwa. Oj, stareńkie to chrześcijaństwo się zrobiło od dzisiejszych czasów Na nowo, na nowo wraca do dzieciństwa. Jakiś to dziwny kierunek obrało, prawda? A powiedz, apostoł Paweł mówi, gdy byłem dzieciem, mówiłem jak dziecię, lecz na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięca. Bracia i siostry, w którą stronę my chcemy iść? Za czym my chcemy iść? Ta cykliczność, która występuje co roku, jest na nas światu. Rzymianie mieli tyle świąt, że nie wiem, czy oni więcej pracowali, czy więcej świętowali. A gdybyśmy jeszcze cofnęli się dalej, na przykład do Persji, to byśmy zobaczyli, że persowie przez pół roku, 180 dni świętowali, ucztowali. Przeczytajcie sobie księgę steriów 180 dni pół roku prawie. dzisiaj siostry, nasze życie jest świętem, związanym z uświęceniem. Oglądamy Boga, On przemienia nasze życie. A więc dobrze, no jak to było z tymi narodzinami Mateuszu? Ty zacząłeś, potem Łukasz poprawił, ale muszę wam powiedzieć, że między tymi wydarzeniami, na przykład między Mateuszem a śmiercią Chrystusa, upłynęło co najmniej 50 lat. Tak, tak. Od 40 do 50 lat, mniej więcej. Ale gdybyśmy mówili o narodzinach Pana Jezusa, to musielibyśmy powiedzieć, że upłynęło około 80 lat. Dlatego zwróćcie uwagę, że tutaj z tą precyzją jest bardzo trudno. Jeśli chodzi o chronologię, to ja się cieszę, kiedy czytam Ewangelię Łukasza, to wiem, że oni nie wiedzieli dokładnie tego. Jak to było? Dlaczego? Dlatego że oni szli ze zmartwychwstałym. Oni spodziewali się jego przyjścia, a nie szli w kierunku Betlejemu. I dlatego oni nie wiedzieli naprawdę, kiedy jest. Na przykład w Ewangelii Łukasza czytamy 15. roku panowania Tyberiusza. Gdybyśmy zweryfikowali bardzo dobrze chronologię i historię, którą dzisiaj znamy, no my mamy komputery, oni kiedyś tego nie mieli oczywiście, mamy wiele książek, których oni nie mieli, ale to było 12, a nie 15. Po 80 latach błąd dotyczył 3 lat. Hmm? A potem idziemy dalej, prawda? Ma, m, Łukasz mówi oblicza lata Jezusa, kiedy ten Jezus mógł się urodzić. I mówi: około lat 30. A to też nieprawda, bo badając chronologię okazuje się, że mamy rok, pan ma 33 lata, kiedy rozpoczyna działalność. Łukasz tutaj podaje około i dobrze, bardzo dobrze, czyli zostawia sobie taką granicę pomyłki. Dalej mówi, jeśli chodzi o chronologię, a po ośmiu dniach uczniowie poszli na górę przemienienia. Ale w innych ewangeliach czytamy, że po sześciu dniach, bracia i siostry, nikt się takimi sprawami nie zajmował. Pierwsze chrześcijaństwo nie żyło Betlejemem. Ono żyło przyjściem pańskim. I to jest bardzo ważne, bo oni chcieli być gotowi, że kiedy Pan przyjdzie, aby ich zastał, nie przy żłobie, ale przy pracy i w służbie ze zmartwychwstałem. To jest bardzo ważne. Oczywiście ja tu nie mam zamiaru krytykowania kogokolwiek, od razu mówię, ale moim zadaniem jest, jako nauczyciela biblijnego, przedstawić fakty tak, jak one się mają. Przecież my chrześcijanie nie możemy podchodzić do tego jak jeden znany, oczywiście ikona, podejścia do historii. Jeśli fakty przeczą naszej narracji, to gorzej dla faktów. No, nie, tak nie możemy podchodzić do tego. Musimy inaczej. Prawda to jest cnota, tak jak pokora, którą powinien mieć każdy chrześcijanin, prawda? Na cześć siostry, jak to dokładnie było, to musimy się temu przyjrzeć, ale jeszcze coś, jedną rzecz powiem: że mamy dzisiaj dwa rodzaje przywódców. Jedni idą za ludem, a drudzy idą za Bogiem. I oni są tacy. Jak chcą ludzie do Betlejemu, to oni idą z ludźmi do Betlejemu. Jak ludzie chcą na reniferze, to zakładają czerwone czapeczki i idą razem z reniferami. Dlaczego? Bo lud tego chce. I to są przywódcy, którzy chcą iść razem z ludem. Ale są przywódcy, którzy chcą iść ze, ze zmartwychwstałym. I wiemy, że ta droga nie będzie się pokrywała z drogą ludu. Bo lud zawsze chce inaczej niż Pan Bóg, prawda? Nigdy słuszność nie jest po stronie większości. Zwróćmy też uwagę na, na następną bardzo ciekawą rzecz. Weźmy Aarona i Mojżesza. Do czego takie podejście prowadzi? Aaron przyniósł ludowi Bożą wolę, Boży zakon z góry Synaj, i powiedział: Będziecie świętym ludem Pana. Mojżesz, przepraszam. Natomiast Aaron Miał inne podejście, prawda? On szedł za ludem. Co chcecie? To, to. W końcu zbudował im cielca i zorganizował im niezłą imprezkę. I ten jest właśnie przykład tej bawochwaczej imprezki i nieważne wokół czego my się zgromadzamy, czy wokół żłobu, czy wokół złotego cielca, to nie ma znaczenia. Bo cel jest taki sam. Bawimy się w chrześcijaństwo. Bawimy się z Bogiem. i siostry, czy nasze życie z Bogiem to jest, to jest zabawa? Czy ciągłe naśladowanie Pana Jezusa w uświęceniu? Czy ciągłe doświadczanie Jego obecności w naszym życiu? Właśnie to jest to. I dlatego <kluzny> Dużo, duże znaczenie mają przywódcy. Jedni idą za Bogiem, drudzy. Idą za ludem. Wiemy, jak to się skończyło, kiedy Możesz wybuch gniewem uderzył tablicami kamiennymi o ziemię, skruszył je. Bo był wzburzony, bo widział, że Aron doprowadził lud do rozwydrzenia, bo zamiast iść za Bogiem, szedł za ludem. Apostoł Paweł mówi podobne rzeczy, czy ja chcę przez to, co mówię. Usatysfakcjonować ludzi czy Boga? No niestety, w tym przypadku jesteśmy w mniejszości. Od razu mówię: Jesteśmy w mniejszości. Ale powiem wam tak: ja osobiście uważam, że lepiej być sługą Chrystusa i stać ze swoim królem, Panem Jezusem, za drzwiami, tak jak on stoi w Laodycei, niż być samemu królem pośród ludu, ale bez Pana Jezusa. My dzisiaj tych królujących ludzi nazywamy przywódców celebrytami. Lepiej być poza drzwiami, być poza marginesem, ale być z kimś bardzo dla nas ważnym, Panem Jezusem. I być w tej mniejszości niż być wśród innych, w tej większości uwielbianym, oklaskiwanym, akceptowanym, ale bez Pana Jezusa. Życie chrześcijańskie, życie wolności, opiera się na wyborze, i cały czas musimy wybierać między dobrem a złem. Między tym, co właściwe, a tym, co niewłaściwe, między tym, co dojrzałe, a tym, co dziecięce, jedni służą cieniom, drudzy rzeczywistości, którą jest Chrystus. Ja nie potępiam żadnych chrześcijan tego typu w sprawach, dlatego że uważam, że gdy ktoś jest jak dziecię, mówi jak dziecię. A gdy ktoś na męża wyrósł zaniechał tego co dziecięce. Dlatego ja zawsze mówię, jak zacznę bełkotać z tego miejsca, to nie znaczy, bracia i siostry, że zacząłem mówić językami, dzwońcie na pogotowie, bo mam wylew albo udar. Dlatego, że niemożliwą rzeczą jest, aby człowiek taki jak ja, który uważa, że jest dojrzałym chrześcijaninem, zaczął mówić jak dziecko i postępować jak dziecko. I kiedy sobie powiedziałem, jak zacznę mówić jak dziecię, to znaczy, że trzeba iść na emeryturę. Ale mam nadzieję, że jeszcze trochę Pan Bóg da mi popracować i nie myślę o emeryturze, tylko o jego przyjściu. I mam nadzieję, że doczekam tego dnia, w którym osobiście spotkam się z Panem, patrząc na to, co się wokół nas dzieje. Chwała Panu. Więc, kochani, to jest bardzo ważne, aby też określić się, w jaki sposób chcemy iść. Dlatego powiedziałem: Ja nie potępiam. Apostoł Jan powiedział: Są dzieci, dzieci mają swoje problemy, są młodzieńcy, młodzieńcy mają swoje problemy i ojcowie są też i mają też swoje problemy. Kochani, pierwsza wzmianka o tym, że Pan Jezus musi przyjść, wiecie, gdzie jest napisana? Pierwsze może szowem w trzecim rozdziale w piętnastym wierszu. Tam jest napisane po raz pierwszy, że Pan Jezus musi przyjść, że narodzi się z niewiasty, że zdepcze głowę męża, pokona grzech i odkupi nas. Cała ludzkość od samego początku ma na myśli jedną rzecz: jak być zbawionym. Oczywiście to się zmienia, tak jak trendy w świecie, prawda? Najpierw mamy pójście do Boga, powrót, potem odejście. Tacy są ludzie. Odchodzą, przychodzą, odchodzą, przychodzą. Ale kiedy następuje kulminacyjny moment odejścia od Boga, to wtedy co przychodzi? Boży sąd? Boży sąd? Tak było w Edenie. Tak było w Potopie. Tak było przy Wieży Babel. Tak było we Bibliotekcie. Tak było w Jerozolimie i wcześniej na Golgocie. A teraz czekamy na następną taką sytuację. prawda? Przyjście Pańskie i Boży Sąd, którym się objawi nad ludźmi, ponieważ odrzucili miłość prawdy, która mogła ich zbawić. Bracia i siostry, Jezus jest naszą jedyną nadzieją, naszą jedyną skałą, ucieczką, ratunkiem. Jezus dla nas jest wszystkim jako Pan i Zbawiciel. I my to wiemy. Dlatego mówię, radujmy się z Pana. A Bogu za to. Dlaczego Mateusz rozpoczyna swój rodowód od Salomona? No bo to jest linia królewska i on tłumaczy jedną rzecz. Dlaczego Maria musiała jako dziewica wypełnić Boże Słowo i począć z Ducha Świętego? Dlaczego to było konieczne? Po co to było? Otóż Mateusz przytacza tutaj rodowód, który prowadzi od Abrahama, Dawida przez Salomona. To jest tak zwana linia królewska. Ale stała się tragedia. Za czasów Jehoniasa, króla izraelskiego, w roku 597, idzie on do niewoli. I o nim jest mowa. Niech on będzie bezdzietny, gdyż nie uda się żadnemu potomkowi po wsze czasy zasiąść na tronie Dawidowym. Jeremiasz przeklina, rzuca klątwę na ród Salomona. Nikt z potomków Salomona nie może zasiąść na tronie, nie może być królem. I tłumaczy: Jezus nie mógł być synem biologicznym, Józefa, dlaczego? Bo nigdy nie mógłby wtedy zostać królem, gdyż to linia przeklęta przez Boga. Jest to napisane w 22 rozdziale Jeremiasza. Jeśli chcecie, możecie to przeczytać w wierszu 30. W związku co, jak to rozwiązać? I Mateusz w piękny sposób podaje: zaraz, zaraz, jest jeszcze jedna linia. Ona nie prowadzi do Salomona. Linia królewska, ale ona prowadzi do Adama, do pierwszego człowieka. Jest to linia mesjaniczna, która prowadzi przez innego syna Dawida, przez Natana. To Maria pochodzi właśnie z tej linii. Tak, tak, Józef, linia królewska, przeklęta przez Boga. Dalej, linia mesjaniczna przez Marię, przez Natana, do pierwszego człowieka Adama. Chwała panu. I dlatego Jezus nie mógł się urodzić z Józefa. On się musiał urodzić z Marii, a ojcem jego jest Bóg. I dlatego tutaj przytacza proroctwo Izajasza, 7 rozdziału, 14 wiersza: Oto Panna pocznie i porodzi syna. Tam są takie trzy określenia: jest Alma, dziewica, która rodzi dalej i pozostaje dalej tą dziewicą. Isza to jest taka, która jest małżonką i rodzi dzieci, ale z fizycznego kontaktu. I dalej mamy Betula, ta, która nigdy nie rodziła. To jest bardzo ważne. Dlaczego? Katolicy idą w kierunku Betula, nigdy nie rodzi. Zawsze dziwica. To jest nieprawda. Tu nie ma słowa Betula. Również nie ma tutaj słowa Isza. Czyli ta, która dała z Józefa nam potomka. Ale jest Alma, dziewica. I to jest napisane, Panna pocznie, jak z Ducha Świętego. To Duch Święty sprawił, że Maria bez udziału mężczyzny poczęła w swoim łonie. Tak mówią prorocy. I tak się stało. I dlatego Mateusz tłumaczy: To było cudowne doświadczenie. Mamy pewien impas, po ludzku mówiąc. Ale Pan Bóg znalazł cudowne rozwiązanie i powiedział, w jaki sposób rozwiąże ten problem. Linii Salomona. Czyż można mówić o Bożej precyzji? Tak, no, ludzie są mylni, Nawet Łukasz jest omylny. Ale Pan Bóg, on się nigdy nie myli. Kiedy On coś robi i coś mówi, jest zawsze doskonałe. A więc... Skąd się w ogóle wzięła sytuacja, kiedy mówi Mateusz o ludziach ze wschodu, męcach ze wschodu? O tym się dowiadujemy z księgi Daniela, dlaczego? <laughs> Bo Dawid był astrologiem królewskim. On się znał na ruchu gwiazd, na ruchu planet i na wielu innych rzeczach, które tam są opisane. Dalej, badał księgi, czytamy, że badał księgi. Dalej przeżył upadek Babilonu, zapowiedziany przez Boga. Więcej, przeżył powrót resztki do Judei, do czasów króla Cyrusa, który wydał dekret o odbudowie świątyni jeruzalemskiej. Dalej przeżył odbudowę świątyni. I ona powstała w 516 roku. Ale to już były końcówka jego życia. Sędziwy Daniel... Jest chory, ponieważ bada księgi i kiedy, kiedy Izrael się nawróci? Kiedy ten Mesjasz przyjdzie? I Pan Bóg daje mu prorostwo o 70 tygodniach. Dalej, mówi w tym prorostwie, że po 69 tygodniach książę zostanie zabity. Mówi o Mesjaszu, o Panu Jezusie. Oczywiście Daniel nie zna jednej daty i nie może je znać. To jest daty, kiedy król Artaxerxes wydaje dekret o odbudowie murów Jeruzalemu. Prawda? Tego nie wie. Dlaczego? Bo już wtedy jest, już nie żyje na ziemi, nie jest już żywy. W związku z tym jest to możliwe, że on szuka... Tego gdzieś indziej. I Bóg mu to widocznie objawił, że kiedy będzie taka konstelacja, w takiej takiej koniunkcji, to narodzi się Mesjasz. Kto zaniósł do Babilonu, a potem do Persów? Kto zaniósł tą myśl o mesjaniczną? Właśnie Daniel, który był przełożonym wszystkich uczonych babilońskich, a potem również perskich. Prawda? To Daniel przez swoją mądrość i przez swoje przywiązanie do Boga, takie przywiązanie, że nawet kiedy trzeba było własne życie poświęcić, aby być posłusznym Bogu i sprzeciwić się władzy, on to zrobił. Dlaczego? Bo Bóg był dla niego najwyższą instancją, której on był całkowicie podporządkowany. Piękne, prawda? Wracając do roku 445, w którym wyszedł dekret króla Artaxerxesa o odbudowie murów Jeruzalemu, mamy 69 tygodni razy 7, gdybyśmy to policzyli, to mamy 483, gdybyśmy zamienili lata księżycowe na lata słoneczne. Wiecie, który rok wychodzi? 30. rok naszej ery. Precyzyjny, dokładny. Termin i data śmierci naszego Pana na krzyżu. Piękne, prawda? Lecie siostry, Biblia jest cudowna. Ludzie się mylą, ale Pan Bóg nigdy, jeśli on coś mówi, to mówi i bo wie. Dlatego ja kocham Boże Słowo i wiem, że dla mnie ono jest nieomylne. Ludzie tak, ale nie, nie Słowo Boże. Co, co natomiast widzieli mędcy? Kochani, w siódmym roku przed naszą erą mamy pewną koniunkcję Jowisza i Saturna, która miała miejsce trzy razy. Taka dziwna historia. Trzy razy. 25 maja, 1 października i 5 grudnia. Ciekawa rzecz w tym wszystkim jest, że Jan Apostoł nawiązuje tutaj do. Jezusa jako światłości w pierwszym swoim rozdziale. Nadaje symboliczne temu znaczenie, że Logos jako światło przychodzi na świat. Ale kiedy? Kiedy? A więc ciekawa rzecz, bo w Ewangelii Łukasza jest wyraźnie pokazane, że Zachariasz był z ósmej zmiany Abiasza. To jest ósma zmiana. A więc ósmy tydzień to jest służba Zachariasza, tak? W siódmym roku święto Paschy przypadało 14 Nizana, przypadało na 11 kwietnia. 11 kwietnia, do tego dodajmy 7 dni wszaszników, potem mamy 8 tygodni, ósma zmiana Abiasza. Zachariasz otrzymuje obietnicę, że kiedy pójdzie do domu, to uda mu się wreszcie spłodzić potomka i nada mu imię Jan, który będzie nie tylko prorokiem, ale i heroldem samego zbawiciela pana naszego Jezusa Chrystusa, prawda? No, i tak się stało, i tak się, nie... tak się stało, dlatego że około 13 czerwca Zacharias zakończył swoją służbę w świątyni i wraca do domu. Co mówi dalej Ewangelia Łukasza? Że pół, około pół roku później ten sam anioł Gabriel idzie do domu Marii i zwiastuje jej poczęcie cudowne pana Jezusa. I ona się zgadza na to, mówi: Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. Skoro mamy około 13 czerwca, gdy dodamy pół roku, to jaka Wam wychodzi data? Grudzień, tak przybliżając, grudzień, tak? A więc w grudniu mamy sytuację, że przychodzi Anioł i gwiastuje Marii poczęcie Jezusa. Jest napisane i słowo ciałem się stało. A więc w momencie, kiedy ona uwierzyła Bogu, zaufała, oddała Bogu do dyspozycji swoje ciało, w ciemności jej ciała. Zajaśniało światło. I to był Pan Jezus, który począł się w jej łonie. A więc jest to bardzo ważny czas, bo to jest, to jest moment, w którym mówimy o tym, że prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. To był grudzień. Ja nie wiem, czy wiecie o tym, ale w grudniu jest niesamowite żydowskie święto, które o tym świadczy że światłość przyszła na świat. Jest to święto światło. Święto Chanuki. Święto Chanuki mówi o przyjściu Chrystusa, o poczęciu się w łonie Marii. To jest bardzo ważne. A potem czytamy również u Jana, że słowo ciałem się stało i tam jest użyte słowo greckie, rozbiło nami wśród nas. Co pokazuje na dwa święta. I również to się działo w szóstym roku przed naszą erą. 25 września było święto namiotów i trwało 7 dni. W tym to czasie mógł przyjść na ten świat Pan Jezus Chrystus. Ale jeszcze było jedno święto, ono było 20 września. Pięć dni chyba wcześniej, tak, pięć dni wcześniej. Nazywa się to święto Yom Kippur, co oznacza święto pojednania. Bóg, żeby nas pojednać ze sobą, dał nam w darze swojego syna. O czym mówi Ewangelia Ena 3,16: Albowiem tak Bóg umiewał świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał wieczne życie. Symbolika biblijna jest wspaniałą rzeczą. Święto świacie, poczęcie Jezusa. On jest światłością świata. Każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. Zobaczcie. 25 września. Święto namiotów. Dlatego Maria z Józefem nie mogli znaleźć miejsca na nocleg. Ponieważ w tym czasie setki tysięcy pielgrzymów przychodziło do Jerozolimy, pielgrzymowani tam, aby wziąć udział w tym święcie. Dlatego, kiedy oni przyszli do Betlejemu, wszystkie okoliczne miejscowości wokół Jeruzalemu były zajęte. Nie było miejsca. W związku z tym zastanawiali się, gdzie mogą się zatrzymać. Becia i siostry, to jest dziwna rzecz. Pan Jezus dzisiaj jest martwych stały I zadam Ci jedno pytanie. Wiem, że świat go nie uznał. Ale czy w Twoim miejscu, a ty w Twoim sercu jest miejsce dla Pana Jezusa? Czy jesteś gotów otworzyć swoje serce i przyjąć Ewangelię zbawienia? To dzisiaj przez tą Ewangelię Chrystus chce gościć w Twoim domu. W Twoim życiu, w Twoim sercu. A nie tylko gosić raz w roku, ale chcę być panem i królem Twojego życia na zawsze. Zobacz, miejsca dla Niego nie było. Do swojej własności przed Go nie przyjęli. Świat stworzył, ale świat go nie poznał. Świat zamknął przed Nim swoje serce. Nie ma miejsca dla Jezusa. Czy nie ma miejsca na Jezusa również w Twoim życiu? Wzruszyłem się, czego bardzo nie lubię, ale wzruszyłem się. Mówię, panie, zobacz. Świat jest za ciasny, nie ma dla ciebie miejsca. Izrael jest za ciasny, nie ma dla ciebie miejsca. Panie, my mamy tylko taką jedną izbę. To jest nasze życie, nasze serce, ale wejdź tam i zamieszkaj. Przejmij wszystko w naszym życiu. Nasz tron. Nasz stół, nasze łóżko, nasze życie. Wszystko należy do Ciebie. Czy gotów jesteś dzisiaj, Ty otworzyć swoje serce i przyjąć nie małego Jezusa. Nie Józefa i Marię, ale przyjąć Pana, Panów i Króla Królów, który puka do Twojego serca i mówi o tym, że On przyszedł po to, aby pojednać Cię z ojca. A potem w Twoim życiu stać się Panem i Zbawicielem. Królem. Twojego życia. Czy gotów jesteś uczynić Jezusa odpowiedzialnym za swoje życie? Czy chcesz oddać stery swojego życia w ręce Pana Jezusa? Dobry pomysł, dobry pomysł, popieram. Zrobiłem to 38 lat temu i nie żałuję. Nie żałuję. Dlatego mam takie ręce trochę popuchnięte, bo leje tego darka, bo ciągle się do tych lejcy pcha. Przepraszam, że to żartobliwie powiedziałem, ale tak jest. Chciałbym, aby On kierował w moim życiu zawsze i abym ja nigdy się nie wtrącał w Jego cudowne, wspaniałe przewodnictwo w naszym i moim życiu. Tak, samotni byli. Zobaczcie, umieszczono jakieś zwierzątka. Tam nie było żadnych zwierzątek. To była pusta, opuszczona. Nawet nie stajna, tylko takie schronisko zadaszone dla pasterzy i ich zwierząt, kiedy przychodziły jakieś ulewne deszcze albo jakieś, jakieś przeszkody, żeby się tam schronić. Ale pogoda była wyśmienita, bo to był wrzesień. Święto namiotów, więc oni paszli swoje pasterze, swoje, jak to się mówi trzody, stada, paszli na pastwiskach. Nikogo tam nie było. Pusto. Głucho, ciemno. Nikogo nie było. Tak się rodził Pan Jezus Chrystus. W całkowitym osamotnieniu. Ty się może boisz, że jak uwierzysz w Pana Jezusa, to cię wszyscy opuszczą. Nie bój się. Pan Bóg się o to zatroszczy, kiedy syn Boży począł się w tej opuszczonym schronisku dla zwierząt i pasterzy to pan bóg przysłał cudowną świtę anielską w postaci chórów które śpiewały że narodził nam się pan Jezus chwała na wysokości bogu a na ziemi ludziom w których bóg ma upodobanie cudowne prawda w jakich ludziach bóg ma upodobanie nie w tych którzy zamknęli swoje życie i serce przed panem panem i królem królów ale ma upadowanie w tych, którzy otworzyli swoje serca i swoje życie, aby przyjąć jako króla i swego pana i zbawiciela pana Jezusa Chrystusa. W tych ludziach Pan Bóg ma upodobanie. To ci pasterze pobiegli biegiem, zostawiając swoje trzody, bo nic w tym momencie nie było tak ważne, jak to, że Pan Jezus przyszedł. A potem weszli do, do tego schroniska. Do Marii i Józefa i radowali się dzieciątkiem Jezus, ponieważ wiedzieli, że kiedy on dorośnie, to zgładzi grzechy nasze i przejmie stery naszego życia. Ja wiem, że dzieciątko to jest takie fajne, niegroźne, bezradne, niewinne. Nie liczcie na to, że taki jest Pan Jezus Chrystus. On jest Panem, Panem, i królem królów. Przyjdzie jako zbawiciel, ale też przyjdzie jako sędzia. Dlatego nie traktujmy go jak dzieciątko, ale traktujmy go jako pana panów i króla krów. Przejdźmy teraz do Heroda. Kiedy mędrcy przyszli do Heroda, mamy rok piąty przed naszą erą. To zjawisko astrologiczne, które tam miało miejsce, miało około piątego roku. Zobaczyli obiekt, który stanął nad Betlejemem, ale to nie stanął nad stajenką, jak uczą, czy tradycja, tylko ci mędrcy przyszli do domu, a dziecię Jezus już biegało po izbie. Już biegało po izbie. Herod powiedział, hmm, przegapił takie wydarzenie. Słuchajcie, narodził się Mesjasz, on to przegapił, król, nie? Był zajęty swoimi sprawami, wszyscy się zatworzyli, Mesjasz się urodził, a my nic o tym nie wiemy? No tak, już nie wiemy, że się urodził, to przynajmniej wiemy, gdzie się urodził. Zawołali mędrców, uczonych w piśmie, a oni powiedzieli, że urodził się, gdzie? W Betlejemie, bo tak mówi prorok. I wtedy Herod podstępnie mówi do mędrców, słuchajcie, jak będziecie wracać, powiedzcie mi, gdzie jest. Ale pan ostrzegł mędrców. Nie byli królami, nie było ich trzech, ale dali dary. Dali dary i te dary one mogły coś fantastycznego znaczyć, tak? Jest to bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego że dali panu Sowi w darze złoto. Jako Bogu i królowi. Dlatego że złoto jest symbolem bogów i królów. Dla nas to jest oznaką wiary. Jako symbol. Ma wiele znaczeń. Dalej, dali mu kadzidło, jako przyszłemu arcykapłanowi. Tak, tak. Według porządku Melchizedeka, który wstawiał się będzie za nami w cudowny, skuteczny sposób. Kiedy Jezus został uwielbiony, wiemy, posłał nam swego świętego ducha, a jego ofiara została przyjęta. I dzisiaj on siedzi po prawicy tronu Bożego, Pan Panów i Król Królów, dlatego wszyscy czekamy. I świadczyło to o tym, że on zostanie ustanowiony arcykapłanem według porządku Merchizadeka. I trzecia rzecz bardzo ważna, Mirę. Co świadczyło o tym, że nie tylko stanie się człowiekiem z krwi i kości, ale będzie Mesjaszem, który będzie musiał cierpieć i umrzeć, za nasze grzechy, a nie tylko za nasze, bo i grzechy całego świata. Dlatego Nikodem kupił tyle miry i aloesu, żeby namaścić Pana Jezusa, zawinąć go te wszystkie zioła i pochować w grobie. Tak, tak. Trzy dary mówiły o boskości i królowaniu, o tym, że będzie arcykapłanem i o tym, że będzie mesjaszem, który odkupi przez swoje cierpienie i śmierć lud z jego grzechu. Dziękujemy Bogu za to. Oczywiście w czwartym roku Acherot każe mordować niemowlęta, a jaki spryciarz jest piątego, sześć, mógłby wymordować tylko roczne. Ale sobie myśli, a jak przegapią i on będzie miał rok i miesiąc, to co wtedy? To od razu mówi dwa, nie? Więc kazał zamordować już niemowlęta, które urodziły się w siódmym roku. A taki z niego był człowiek, król, o którym pisali historycy, że lepiej być świnią u Heroda niż jego własnym synem. No taki był. Taki był. A więc zwróćmy na to uwagę, że Herod nie mógł prześladować Pana Jezusa, jak mówi tradycja. W roku zerowym, bo cztery lata przekręcał się w grobie, tak? Zmarł w czwartym roku przed naszą erą. Więc tutaj idąc tą chronologię, widzimy wyraźnie, że w piątym roku przyszli Medcy, w czwartym roku Herod, dotknięty przez Pana, umiera po święcie Paschy w czwartym roku przed naszą erą. Skąd za to, to się wszystko wzięło? A no, kochani, wzięło się to z tego, że był taki papież Jan I, który zlecił Mnichowi Dionizemu w 525 roku, zobaczcie ile lat później, zlecił zbadanie tej sprawy i ustalenia dokładnie roku narodzin Chrystusa. Zobaczcie, 525 lat, i nadal w precyzyjny sposób nie wiedziano, kiedy Jezus się urodził. Dlaczego? Bo pierwsi chrześcijanie nie szli do żłobu, tylko oczekiwali na zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Hmm? A więc obliczał, dodawał lata panowania różnych królów i zapomniał o jednej rzeczy, że czasami lata królów się zazębiają. Na przykład Dawid ustanowił królem Salomona, a jeszcze żył. A więc lata króla Dawida... W jakimś tam momencie zazębiały się na siebie, w związku z tym trzeba było to wziąć pod uwagę. A on nie wziął, i w ten sposób umknęło mu co najmniej 6 lat. Dlatego też, pan Jezus Chrystus, kiedy umierał na krzyżu, nie miał 33 lat, tylko miał lat dokładnie 37. Czy ma to znaczenie kolosalne? Psalm 55 mówi, że ludzie zdradliwi i bezbożni nie dożyją połowy dni swoich. Mesjasz musiał mieć więcej chwili śmierci niż 35 lat. Rozumiecie to? Bo inaczej, uczeni w piśmie, którzy bardzo nie lubią Pana Jezusa, a wiemy, że daty są, powiedzieliby, to był bezbożny człowiek, bo umarł przed 35 rokiem. Nie. Pan Jezus umarł, mając lat 37. Pismo Święte mówi, że w czasach ostatecznych wzrośnie poznanie. Bracia i siostry, my mamy poznanie. Dziękujemy Bogu za to. I to jest to, że my mamy, czym się różnimy od pierwszego chrześcijaństwa. Oni mieli poznanie jak orzech włoski, można tak powiedzieć, jak dinozaury, ale serca mieli olbrzymie dla Boga. My dzisiaj mamy wielkie głowy. Takie. My wszystko wiemy prawie. Ale serca mamy takie dla Boga. I to pewnie jeszcze po spuchnięciu. To nie jest dobra rzecz, dlatego my nie wywyższamy się od tych pierwszych chrześcijan. Być może mamy większe poznanie. Ale chcielibyśmy kochać Pana tak, jak oni kochali. I wszystkie rzeczy łącznie z mamoną, które posiadali, uznawali za śmiecie, aby Chrystus był w ich życiu wszystkim. I tutaj należy się nad tym zastanowić. Chwilkę. A więc bracia i siostry, mamy później taki ciekawy okres w historii chrześcijaństwa. Nazywa to się niektórzy nazywają to czasem tak zwanego Kościoła Pergamońskiego. Jest to odzborów w Pergamie, gdzie następuje sykretys religii chrześcijańskiej z religią, religiami pogańskimi. Kiedy wnosi się do chrześcijaństwa te główne postaci pogaństwa, pogańskich religii, nadają się im chrześcijańskie nazwy i chrześcijańskie znaczenie. Na przykład... Król Królowej Niebios znany był przecież nie tylko dzisiaj, ale w Izraelu. Pamiętamy? 600 lat przed Chrystusem. Prorok Jeremiasz, około wszystkich, napomina Izraela, że z powodu placków wypiekanych dla Królowej Niebios pójdziecie do niewoli. To właśnie dzisiaj Królowa Niebios... Została zaprzegnięta w tą cudowną, wspaniałą postać Marii. Ja Marię kocham jako chrześcijankę, jako Matkę Pana Jezusa. Ale tego tworu, który potem został stworzony, nie kocham. Bo to jest obce Biblii i obce nam chrześcija, chrześcijanom, ale nie religią synkretycznym, które są związane. Z pogaństwem. Słuchajcie, następną historię. Już w Dziejach Apostockich czytamy o kulcie Artemidy Efeskiej. Pamiętamy? Ten kult tej bogini był, był znany na całym świecie, ale został zaanektowany do chrześcijaństwa. I zwróćcie uwagę, e, mówi o tym Werner Debor w swoim skomentarzu bardzo ciekawą wzmiankę że to był posąg hebanowy, czyli czarny. I był przedstawiany na różnych malowidłach, obrazach w postaci szwarc Madonny i tego szwarc Dzieciątka na ręku. Dlatego możecie się dziwić, skąd niektóre obrazy, tak zwanej Matki Boskiej, są czarne. Temu obrazowi przypisywano różne cuda i znaki, i rzeczywiście tak było. Pismo Święte mówi, że za takimi obrazami, figurami, posągami, którym się oddaje cześć, stoją co? Moce nieczyste, demoniczne. Skoro pojawił się ten, ten posąg w postaci cudownej, tak? cudownym zdarzeniem było, tak? spadło z nieba, jako dar niebios. Dlatego dzisiaj mówią o tym, że Maria została wybrana jako dar niebios dla nas i stała się naszą matką. Ja zadam takie pytanie, przepraszam trochę niegrzeczne, ale powiem: czy Maria to była dokładnie ta niewiasta, czy mogła być każda inna niewiasta? No nie. Przez ile z niewiast przechodziła linia mesjaniczna? Czytamy tylko o jednej. To mogła być tylko Maria i nikt inny nie mógł być, ponieważ przez nią przebiegała linia mesjaniczna. Dlatego ona nie została wybrana dlatego, że jest cudowna, święta czy jakaś inna, bo powiedziała o łasce, że doświadczyła łaski. Zapłaty nie traktuje się jako łaskę. Maria wiedziała, że nie została wybrana dlatego, że była cudowną, świętą, wspaniałą niewiastą, choć być może taką była, ale dlatego, że Bóg własne swojej postanowił, że ona ma być matką Jezusa, Mesjasza. Wyobraźcie sobie, że w roku dopiero 431 naszej ery na soborze w Efezie, tak zwany sobór efeski, ukuto nowy termin. Teotokos, co znaczy matka Boga. No, wtedy mamy następny problem. Znana była nam bogini, Magda Mater Deum, wielka matka Bogów, która rodzi Bogów. No i ona się też zadzierzgnęła w tą postać, Marii. I teraz Maria jest Teotokos, matka Boga. Dziwna rzecz, że i protestanci za tym idą. Ale to oto nam jak gdyby sygnalizuje albo daje takie zrozumienie, że Bóg ma swój początek. Nie. Jezus nigdy nie powiedział do Marii matko, podkreślał, że nigdy ona Jemu początku nie dała. Że On na świecie był. On jest wieczny. Pierweni niż Abraham był mówi Jam jest. Żydzi go chcieli za to ukamienować. A więc jest to poważny problem. Dalej powiem wam. W taki sposób do tego podchodzono, że na innym z soborów chciano ustalić czwórcę, czyli dołączyć Matkę Boską Teotokos i zrobić panteon. Tak byłaby czwórca. No ale jednemu chyba, czy jakiejś części biskupów. Na tyle jeszcze oleju w głowie nie zabrakło, że się temu sprzeciwili i to nie przeszło. A więc, kochani, jest to poważny problem. Mamy inną jeszcze rzecz. Jeśli ona urodziła Boga, to kim jest Jakub i trzej pozostali bracia pana Jezusa i siostry? No, no dziwne, no jak matka Boga, no to, no to Bogów rodzi, nie? No, jakże będzie rodziła zwykłych ludzi? Nie? Wiecie, każde kłamstwo, każdy błąd, każda herezja ma swoje następstwa. W związku z tym ustalono, że była zawsze dziewicą, a braciom Pana Jezusa i Jego siostrom przypisano znaczenie kuzynów i tak dalej. Ale Mateusz się temu sprzeciwia. On mówi, Maria nie urodziła Boga. Ona urodziła także innych, pozostałych swoich czterech synów i co najmniej dwie córki. A więc jest, boskość Pana Jezusa nie pochodzi od Marii, ale pochodzi od Boga. I to jest błąd, niestety, który z definicji jest błędny. I chociaż Mateusz na próżno, jako ewangelista, wytężał swoje pióro i pisał, że Józef nie współżył z Marią tylko do urodzin Pana Jezusa, a potem... Mieli czworo synów jeszcze i córki, nic to nie pomogło, bo na przekór Mateuszowi Ewangeliście, i tak zrobiono z niej zawsze wieczną dziewicę. A jeśli chodzi o braci pana Jezusa Chrystusa, zrobiono z nich po prostu kurzynów. I ta Maria ciągle z tymi kurzynami chodziła. Czytamy, że nawet była w dniu. Pięćdziesiątnicy zgromadzona ze swoimi kuzynami. Nie wiem co z tymi kuzynami robiła. Nie wiem czy wtedy takie były więzi między kuzynostwem były tak silne, że był to poważny problem. A więc kochani, nie mamy problem, ponieważ ten pogański pogląd na Matkę Boga jednak zwyciężył. I większość ludzi idzie za tym. Dlaczego? No bo taka jest zasada. Wielu przywódców kościołów szło za z ludem. Oni chcieli mieć te wszystkie święta. Oni chcieli mieć te wszystkie boginie. Przez Józefa zrobiono Bożka, Herosa, ponieważ on teraz jest patronem ludzkiej rodziny. Jak? Czy człowiek po śmierci na wzór greckich Herosów staje się półbogiem nawet? Czy Maria i Józef stali się wszechobecni po swojej śmierci? Wszechwiedzący? Cech słyszący, i tak dalej. Zobaczcie, to jest pogańskie dodawanie ludziom boskich atrybutów. Czy aniołowie są wszechwiedzący? Nie. Wszechobecni? Nie. Tylko Pan Jezus, jako jedyny człowiek, mówi tak: Tam, gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych dla imienia Mego, nie mówi, że jest Józef, że jest Maria, że są nawet aniołowie. Tylko mówi, ja jestem pośród nich. Niestety potem to jeszcze poszło dalej, ponieważ czytamy, że mnożono dalsze tytuły: Królowa Apostołów, Nasza Matka, Matka Kościoła, Współodkupicielka, Pośredniczka, Zawsze Dziewica, Niepokalanie Poczęta, Z Rodziców również Bezgrzesnych, wstąpiła z duszą i ciałem do nieba, chociaż Pismo Święte mówi, że ciało i krew nie może odziedziczyć Królestwa Bożego. Królowa Polski, Królowa całego świata oraz wiele innych niedorzecznych i sprzecznych z Bożym Słowem twierdzeń. Macie siostry, chyba macie dosyć. Ale nie Pana Jezusa, tylko Matki Boskiej. Dlatego Jezus Chrystus trwa dziś na wieki ten sam. Nie dajmy się oszukać, nie dajmy się oszukać, że jak pójdziemy razem z, z katolikami do Betlejemu, to ich zbawimy. Nie zbawimy ich w Betlejemnie, bo w Betlejemie nie ma jednej rzeczy: krzyża nie ma w Betlejemnie. Krzyż jest na Golgocie. My musimy tych ludzi prowadzić. Tak jak apostoł Paweł, mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Moc zbawienia nie jest w Betlejemnie. Moc zbawienia jest na Golgocie i jeszcze więcej w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Tam jest moc. Bo jeśli masz uczestnictwo w Jego śmierci i masz uczestnictwo w Jego zmartwychwstaniu, to zbawiony jesteś. A jeśli nie masz uczestnictwa w Jego śmierci i Jego zmartwychwstaniu, to nie możesz być zbawiony, gdyż nie narodziłeś się na nowo. To możemy jeszcze o Panie powiedzieć. Bardzo dużo rzeczy, ale jeszcze dwie rzeczy chcę powiedzieć i skończyć. Pan Jezus Chrystus jest Panem Sabatu. Sabat jest dniem odpocznienia. A dla nas wierzących w Chrystusie jest to stan odpocznienia, lecz do Hebrajczyków mówi, że Pan ten dzień zamienił w stan. I dzisiaj jest szabasowanie dla Ludu Bożego. I my żyjemy w sabacie, mamy cały czas odpocznienie w Chrystusie bo On jest Panem szabatu. I takie znaczenie ma szabat. Dzisiaj służą niektórzy cieniem, czyli sabatowi, a my służymy Chrystusowi w Sabacie, czyli w odpocznieniu. Prawda? Cóż plewie do ziarna. O tym mówi czwarty rozdział Listu do Hebrajczyków. I ostatnie święto, które też się wypełni, już o tym mówię, jest to święto trąb hebrajskie. Hebrajskie słowo Rosh shama. Proszę Hamaszu, święto trąb, które dla kościoła jest symbolem pochwycenia. To święto wskazuje na pochwycenie. Gdyż Pan powiedział: pewnego dnia trąba zabrzmi i najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem my razem z nimi zostaniemy porwani na obłoki w powietrze na spotkanie Pana, i tak będziemy zawsze z Panem. Przeto pocieszajmy się tymi słowy, że Jezus nie jest, jest już w żłobie, ale jest. Panem, panów i królem, królów, który przyjdzie po, swój, po swoich. I to jest coś cudownego. Bracia i siostry, jest to święto bardzo ważne dla nas, ponieważ ono wskazuje na zakończenie naszego biegu tu na ziemi, na zakończenie uświęcenia Kościoła, na początek Bożej chwały i na początek cudownej społeczności z naszym Bogiem, które już nigdy nie utracimy. W duchu i wprawdzie, ale również w ten sposób, że patrząc na Pana, będziemy się nim radawać. Przeto pocieszajcie się tymi słowy. Pan jest blisko. I idźmy w tym kierunku na spotkanie naszego Pana i zbawiciela. List do Galacjan, który tu chciałbyś zacytować, Paweł mówi: Czemu zawracacie do nędznych żywiołów? Obchodzicie święta, symbole, lata, nowie, sabaty. Przecież to są tylko cienie rzeczy przyszłych, a rzeczywistością jest Pan Jezus Chrystus. Bracia i siostry, nie ma większego święta, jak codzienne życie ze zmartwychwstałym, Panem Jezusem Chrystusem, czego Wam ze szczerego serca życzę. Jak powiedziałem, nie potępiam nikogo, ale chcę głosić prawdę. Niechaj każdy wybierze, jak chce. Bo cóż? Każdy swój własny ciężar poniesie. I chciałbym jeszcze jedno rzecz przypomnieć, przepraszam, już mówiłem, że koniec, ale jeszcze jedno rzecz tylko powiem. Pamiętaj: na świecie był, nie było dla Niego miejsca. Przed do Izraela, nie było dla Niego miejsca. Przed do Twojego życia, czy znajdzie miejsce? No niestety, to musisz sama Panu Bogu powiedzieć, czy chcesz, aby On zamieszkał w Twoim sercu. Amen.